Cześć. Tak więc... przygotuję... krótki albo... nie krótki, zobaczymy... tutorial do... Winta. Jest w zasadzie drugie nagranie. Gdyż pierwsze okazało się nie wypałem, coś ustawiłem źle w OBS i nagrał się czarny ekran. A nawijałem przez pół godziny. To ta gra nie jest tak skomplikowana, że trzeba było tyle czasu to wyjaśniać. Wiele rzeczy trzeba po prostu zobaczyć w praktyce. Popełniłem też błąd, próbuję zacząć od teorii, ale zrobiłem tak, że po prostu zagramy z kimś i wyjaśnię, na czym to polega już w trakcie rozgrywki. Więc jestem w Velen. W Konarach. Pierwsza oczywiście potyczka Gwinta jest w białym sadzie w karczmie. Jeśli uda nam się to wygrać, wtedy w Velen będziemy mogli posiedlinkować się z innymi graczami. Czyli... jak znaleźć graczy? Bardzo duża część kupców i karczmarzy gra w Gwinta, plus czasem niektóre inne wysokie postaci. Będą one zaznaczone w zadaniach. Więc warto z każdym kupcem zagadać, czy może będzie chciał pograć. Ten kupiec we wsi Konary, już to chyba powiedziałem. Kupujecie czy oglądacie? Gryja. Chcę grać w karty. Tu wybieramy talię. Wybiorę tę talię. To jest moja, że tak powiem, główna talia, najlepsza. No i w trakcie gry po prostu wyjaśnię, o co chodzi. Więc jest to strategia turowa. Każdy gracz ma 10 kart w startowej ręce i 2 życia. Co w praktyce oznacza, że żeby wygrać, trzeba rozegrać 2 bądź 3 mecze i wygrać 2 z nich. To 2 wygranych po prostu. Pierwsza rzecz, jaka się pojawia tutaj na ekranie, to jest możliwość zamiany którejś z kart ze startowej ręki na inną. Jeśli karta nam się nie podoba, klikamy na nią dwukrotnie. Jest wymieniana inną kartę w talii. Nigit. Żeby wygrać, wystarczy mieć więcej ataku na planszy niż przeciwnik. I to wszystko. Plansza jest podzielona na 3 rzędy. Odpowiadają one odpowiednio jednostkom walczącym wręcz, dystansowym i machinom oblężniczym. Czy też po prostu o artylerii. Samo w sobie nie ma to znaczenia, w którym rzędzie jest jednostka. Jednak są różne karty, które wpływają na to, ile ataku mojej jednostki w danym rzędzie. Zgrajmy na początek kartę Vesemir. To jest najprostsza karta wszystkich, które mam tutaj w ręce. 6 ataku. I pierwszy rząd. Tu jest, widzimy, jest wartość ataku, jaką mamy w tej chwili. Na przeciwnik ma 5, więc na ten moment no, mamy przewagę, ale to się oczywiście może wszystko zmienić. Tutaj mamy liczbę kart pozostałych w ręce. I co jest ważne, bez dodatkowych specjalnych efektów karty nie są dobierane w trakcie gry. Więc to co mamy musi nam wystarczyć na cały mecz. Kluczową rzeczą do tego, żeby stać się dobrym w Gwinta, jest wiedzieć, kiedy poddać strategicznie rundę, żeby potem wygrać 2 kolejne. Jest to gra turowa, każdy gracz po zagraniu karty oddaje, no, że tak powiem, pierwszeństwo przeciwnikowi i ten musi koniecznie zagrać jedną. Nie można na jedną turę po prostu powiedzieć: ok, ja w tej teraz nie będę nic zagrywał. Tu jest wprawdzie przycisk spasuj. Ale jeśli powiem pas, to znaczy, że już do końca tury nie będziemy zagrywać nic więcej.
czasami jest to dobre. Na razie po prostu zagram inną kartę i zobaczymy, co sobie przeciwnik. No, gracze w tych początkowych obszarach mają słabsze talie ze słabszymi kartami, więc jest o wiele łatwiej wygrać. Nie będę miał raczej żadnych trudności. Ale widzimy, jeżeli kart nie ma żadnych specjalnych zdolności, to jedynie ta liczba się liczy. Ile mają ataku? Spójrzmy na przykład. Tu jest Cynthia. Ma 4 ataku dystansowa. Tu mamy Brębacza. 5 ataku dystansowa. To nie ma sensu, że to jest dystansowy, skoro to jest Brębacz. No, to nie ma znaczenia. Więc ta karta jest lepsza niż ta. Ok. Plus ma jeszcze jakąś dodatkową zdolność. Ale to za moment. Teraz zagram po prostu trebusz. Spójrzmy, te karty, no, mają zupełnie inną grafikę i nazwę. Są to zupełnie różne postaci. Ale w praktyce są one tym samym. Jednostka w drugim rzędzie, 4 ataku. To tylko ma znaczenie. Okej, okay. Wciąż mamy przewagę, no przeciwnik ma po prostu karty z mniejszą ilością ataku. Gram dalej. I teraz dochodzimy do momentu, w którym nasze karty mają specjalne zdolności. Tu widzimy, mamy raz, dwa, trzy karty z taką zdolnością rączka. Więź oznacza, że jeżeli mamy więcej niż jedną kartę w danym rzędzie tego rodzaju, ja tak zostaję podwojony. Zagram tą drugą katapultę i zobaczymy, co się stanie. 16. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Większość najpotężniejszych jednostek ma 10 ataku, więc jeżeli mamy dwie jednostki z 16, to jest pozamiatane. Ok. Nasz przeciwnik zagrał dwie karty, które mają zdolność szpieg. To oczko. Szpieg dostaje się do obozu przeciwnika i zwiększa jego atak. W zamian ty możesz dobrać dwie karty. To jest jedyny sposób regularny, w którym można dobrać więcej kart. To jest super potężna umiejętność i absolutnie warta tego, żeby przeciwnikowi dać dodatkowego stwornika na planszy. Mam w tej chwili 60 ataku. Więc nasz wróg być może nie jest w stanie w ogóle tyle w tej chwili, na ten moment, no, tak powiem, wystawić. Jednak ma ogromną przewagę kart, ma teraz 9 kart w ręce. Na szczęście mamy też szpiega. Dijkstra. Go zagramy, musimy go zagrać po drugiej stronie planszy. Teraz C4 ataku idzie do puli przeciwnika i dobraliśmy za ten... Zamiast tego dwie karty. Przeciwnik spasował. On wie, że już nie jest w stanie zagrać tyle kart, żeby przebić ten nasz atak. Poza tym te wszystkie karty muszą starczyć do końca rozgrywki. Ponieważ no, generalnie nie dobieramy więcej kart, trzeba umieć tymi kartami zarządzać. Więc wystawienie tych dwóch katapult było trochę marnotrawstwem. Gdyż i tak byśmy wygrali bez, prawda, takiej ogromnej przewagi w tej turze. No cóż. Naciskamy pas. Nie wygrywamy rundę. To jeszcze nie gwarantuje nam zwycięstwa. Ale zobaczymy. Co się stało? To jest rzecz, którą wyjaśnię po tym meczu. O tym, jak działają zdolności specjalne dowódców oraz danych frakcji. Jedna się aktywowała, dobraliśmy jedną kartę. Ale gramy dalej. Ponieważ mamy już jedno zwycięstwo, jeżeli teraz rundę wygramy, to będzie koniec. Możemy też spróbować po prostu się podłożyć. Ale na razie może dajmy sobie spokój. Zoltan. Pierwszy rząd, 5 ataku. Tu mamy komandosa, który ma tą zdolność więź. Czyli im więcej ich jest,
potężniejsi się stają. Niestety nie ma tu żadnych kolegów, więc będzie ma tylko 4 ataków. Do tej pory graliśmy same jednostki. To jest jakby no... trzon całej tej gry. Ale poza jednostkami jest tak, że karty, które dają specjalne efekty. Jest ich kilka. Mam tutaj w ręce dwie z nich. Jedna to jest róg dowódcy, który i tak użyjemy w tej turze, który gramy w tym a tutaj polu. Po prostu dubluje atak w danym rzędzie. To jest karta manekin, która pozwala zastąpić jakąś kartę na twoim polu bitwy tym manekinem. Ktoś powie, no po jaką cholerę to robić? Ma to kilka zastosowań. W tej chwili nie, to nie przyda. Jest to głównie przydatne, jak jeżeli przeciwnik zagra szpiega, albo jeśli chcemy po prostu no, spasować turę, gdy przeciwnik ma taką przewagę, że i tak nie jesteśmy w stanie wygrać. Ok. Co do zdolności specjalnych, chyba najpotężniejszą jest medyk. Wbrew pozorom. Medyk pozwala reanimować jedną kartę z cmentarza. Czyli efektywnie dobrać kartę. Medyk, ją gramy w tym ostatnim rzędzie. Czeka po tej chorągwi. Możemy którąkolwiek z tych kart przewrócić na pole bitwy. Zabawne jest to, że jeżeli przeciwnik zagra szpiega, on teraz jest w moim cmentarzu, i mogę go zagrać jakby ponownie po drugiej stronie. Chcę zagrać tego szpiega. Co da nam efektywnie dwie dodatkowe karty. O, super. Super. Dobra. Teraz jesteśmy jakby po równo, jeśli chodzi o ilość kart. Ja wiem, że moje są generalnie potężniejsze niż to, co ma przeciwnik. To jest jakaś tam podstawowa talia Nilfgaardu. Więc nie ma szans. Ale dobraliśmy drugiego komandosa. Jeśli go zagram, ponieważ mam więź, podwoi to atak jego oraz jego kolegi. Dobra, i mam 47 ataku. No być może przeciwnik w ogóle nie jest w stanie tyle w tej turze wyłożyć, ale zobaczymy. Dobraliśmy kartę z taką specjalną ramką. To jest bohater. Poza tym, że ma bardzo dużo ataku, jest odporna na wszystkie zdolności specjalne. Co w tej chwili nie ma żadnego znaczenia, ale później się okaże, że to jest istotne. Dobra. Ponieważ no chcemy wygrać w tej turze, możemy po prostu zagrać wszystko, co mamy. No przeciwnik widzę, że nie ma nic specjalnego, jakieś tam no, proste jednostki. Teraz, jeśli chodzi o bohaterów. Jest odporny na wszystkie karty specjalne umiejętności. Także na ten róg. Więc zagranie rogu w tym rzędzie nie zwiększa ataku do 20. Natomiast możemy zagrać go w tym rzędzie. Jeszcze jedną zaletą manekinu, taką już wiesz, bardziej zaawansowaną, jest możliwość jakby przeforsowania jednej dodatkowej tury u przeciwnika. Jemu została jedna karta. Ja muszę coś teraz zagrać. Więc cofnę sobie do ręki medyka. Mam jedną kartę wciąż w ręce, ale przeciwnik no coś musi wystawić. No i przeciwnik ma pustą rękę. Tak jak się spodziewałem, nie mieli nic, prawda, ciekawego w zanadrzu. Więc wygrywam z rozgłoszącą przewagą 64 ataku do 34. Pewnie muszę grać tej medyczki. Przeciwnik ma 0 kart, więc nie może nic zmienić. I to wszystko. Oczywiście to ile mamy w sumie ataku liczy się tylko to, żeby wygrać dwie rundy. Tak? Jak wielką będziemy mieli przewagę, to nie ma żadnego znaczenia. Każdy z graczy po pierwszej potyczce wygranej daje nam jakąś dodatkową kartę do kolekcji. Niektórzy gracze, szczególnie w zadaniach,
dają nam karty unikatowe. Często są karty bohaterów. Można też sporo takich bardziej elementarnych kart kupić po prostu w karczmach albo kupić sprzedające takie różnorodne towary. Ponieważ Velen raczej z tą talią nikt nie będzie nastawiał, nikt nie będzie dla nas większym wyzwaniem. Wybierzemy się do Nowigradu. Być może są tu jeszcze jacyś gracze w miejscach, których nie odwiedziłem, ale trudno mi powiedzieć. Nie pamiętam. Możemy też wybrać się do Oxenfurtu. Okej, okay, tu byli jacyś ciekawi gracze, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale nie, na pewno w Nowigradzie jest jeden, nie chcę też połętać się po mieście bez sensu w ramach hierarchów. Jest jakiś kupiec, zobaczmy. Za kogoś innym. To ty popełniłeś pomyłkę. A teraz wyskakuj z sakiewki. No dobra. Nie to miałem w planach. Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden? Tajnak ze Straży Świątynnej? Jestem wielbicielem ładu i porządku. To pomyliłeś miasta. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. A jak nie? A jak nie, to będę musiał was pobić. Słyszeliście, chłopcy? Mutant zaraz umrze! Nie właśnie mu powiedz! Ile mam czekać? Nie właśnie mu podnieś! No, nie tak... Wracaj do domu, człowieku. Podróż miała nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię. Kurwa. Chciałem, że będzie można też nas nie pograć w karty. Tak? No cóż. Ależ wieje. Ale to był kolejny kwiat, co się nie opodał. Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Przecież się nie pcham. Jak widzimy po kilku podróżach, szybkich... Kultura przez... osobista ponad wszystko. Tu i tam od Velen do Nowigradu zdążył już zaraz Geraltowi odrosnąć. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Owszem. Dobra. Teraz krótko powiem o dowódcach i frakcjach. Mamy cztery frakcje. Tą, którą zaczynamy, znaczy tą frakcją, w której mamy jakąś startową talię sensowną, są Królestwa Północy, czyli kolor niebieski. Wiele kart, które też można wygrać od tych pierwszych, ważniejszych graczy, też jest właśnie z tej talii Królestw. No i tym głównie gram na ten moment. Poza tym mamy Skojatel, czyli wiewiórki, potwory, różnego rodzaju bestie,
tyka, nie jestem w stanie jeszcze skompletować żadnej sensownej talii. Widzimy tu już cały miszmasz różnych stworków, które można napotkać na świecie. I Nilfgaard. Każda frakcja ma zdolność specjalną, która po prostu pasywnie działa. Królestwo Północy. Po wygraniu rundy dobierz kartę. Czyli efektywnie jedna karta więcej w trakcie meczu. Bardzo potężna rzecz. Squatel decyduje, kto zaczyna. To jest o wiele trudniejsza zdolność do ocenienia, jak bardzo potężna jest. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, jeszcze nie grałem Squatel. Potwory. Bardzo potężna. Po przegranej, czy tam po wygranej, na koniec rundy jedna jednostka zostaje na planszy. Losowo wybrana. Czyli też efektywnie jedna dodatkowa karta. I Nilfgaard, jeżeli potyczka zakończy się remisem, to wygrywasz. Rzadko się to zdarza, ale no, niech będzie. Wydaje mi się, że potwory ma najpotężniejszą, na drugim miejscu Królestwa Północy. Tutaj mam kartę dowódcy. Na starcie mam do wyboru dwóch. Foltes Król Temerii, Foltes Dowódca Północy. I możemy zakupić, czy też odblokować w późniejszych etapach gry inne. Niekoniecznie są lepsze, po prostu inne. Wybierzemy Foltes Dowódca Północy. Być może będzie okazja pokazać jego zonę specjalną w trakcie rozgrywki. Więc wiemy już, że karty dzielą się na jednostki walczące wręcz. Tu możemy przefiltrować. To są wszystkie nasze karty w kolekcji, a to w danej talii. To są nasze jednostki do walki wręcz. To są jednostki dystansowe, drugi rząd. No i to jest artyleria. Ta talia jest jakby, tak, że tak powiem, porówno wszystkiego. To są nasze karty bohaterów, które to oczywiście są przypisane do jakiegoś rzędu. To są karty specjalne. I wśród nich są karty pogody. Karty specjalne poznaliśmy na razie dwie. Poza nimi mam także pożoga. To jest jedyna karta, którą widziałem. Być może nie ma innych. Która niszczy jakieś jednostki na planszy. Zniszczy wszystkie najsilniejsze karty na polu bitwy. Jeżeli jest remis, jeśli co do tego, która jednostka jest najważniejsza, to niszczy wszystkie kopie jednostek z najwyższym atakiem. Bardzo, bardzo potężna. A trzeba uważać, bo można też swoje zniszczyć. No i kluczowe karty specjalne są karty pogody. Mamy trzaskający mróz, gęsta mgła, ulewny deszcz i czyste niebo. Te trzy redukują atak wszystkich jednostek w danym rzędzie do 1. Odpowiednio wręcz, dystansowe i artyleria. A czyste niebo niweluje wszystkie te efekty generowane przez te trzy karty. To w skrócie tyle. Zdolności specjalne sobie omówiliśmy wszystkie. W naszej talii mamy tutaj szpiegów, mamy medyka, mamy karty z więzią, które są potężniejsze w większych ilościach. Wszystko jasne. Poza tym Squatel mają także zdolność zręczność, która pozwala zdecydować, w którym rzędzie mam daną kartę postawić. W pierwszym albo w drugim. Czyli jest jednocześnie jakby szermierzem i łucznikiem. Tak na chłopski rozum. Jest także zdolność braterstwo, którą mają także różne potwory. Po zgraniu tej karty przywołujemy wszystkie kopie stali lub z ręki na pole bitwy razem z nią. Co daje w sumie bardzo dużo ataku za jednym wyciągnięciem karty. Coś jeszcze jest, o czym nie powiedziałem? Czy potwory mają jakieś jeszcze dodatkowe zdolności? Na ten moment nie widziałem żadnych innych. Dobrze. Więc mam talię Nilfgaardu, która jest, że tak powiem, w miarę sensowna, ale jeszcze nie udało mi się nic z nią wygrać. Spróbujemy rozegrać mecz Nilfgaardem. Nie wiem, czy uda się wygrać. No zobaczmy. Dobra.
No, jeśli chodzi o Nilfgaard, to mam najwięcej bohaterów. Ale też mam dużo kart wśród przeciętnych. Jak na przykład Cynthia, którą sobie z tej ręki wyrzucimy. Okej, okay. Mamy trzy kopie Brygady Impera. To jest ta karta z więzią. Czyli im więcej, tym potężniejsza się staje. Karty pogody. Idea z kartami pogodami jest taka, że one są symetryczne. Więc należy tak przygotować pole bitwy, żeby no, ten negatywny efekt wpłynął na nas najmniej. Nie mam w tej ręce żadnej artylerii, więc ten ulewny deszcz jest ok. A inne efekty pogody nam tak nie przeszkadzają. Możemy się z tego nieba pozbyć. No dobra. Więc ja spróbuję no wykorzystać na maksa. Albo nie. Najpierw zagramy szpiega i zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Dobrze. Bardzo dziwne. Przeciwnik użył zdolności specjalnej. Akurat ta karta, Emfyr, cesarz Nilfgaardu, ma dosyć słabą zdolność, przynajmniej na początku rozgrywki. Pozwala trzy karty przeciwnika, które ma w ręce, podejrzeć. Nie wiem, jak sztuczna inteligencja jest w stanie tę informację wykorzystać. Ale no, użył tej zdolności. No nic. To co, gramy Zoltana. Brygadę. Brygada jest generalnie fatalną zagrywką. Jeśli przeciwnik ma kartę pożoga. No ale co mam zrobić, tak? Co mam zrobić? Widzimy, zagrali się dwie kopie. I one wzmacniają się jedna no, nawzajem. Tak? Jak zagram trzecią kopię? Wszystkie bym miała po 9. Proszę, nie miej pożogi. Spasował. Okej, okay, bardzo dobrze. To jest idealna sytuacja na spasowanie, gdyż użyliśmy tyle samo kart. Notabene. Teraz aktywuje się nasza zdolność specjalna. Nie, nie grałem przecież Królestwami Północy. Zawsze grałem Królestwami Północy i nie pamiętam. Okej. Okay. Czasem warto się w odpowiednim momencie poddać, gdy widzimy, że nie przebicie ataku wroga wykorzysta, rozużyjemy zbyt dużo kart, żeby to zrobić, to może się nie opłacać próbować wygrać tej rundy i zostawić sobie kartę na późniejszą. Ok, teraz mamy kolejną kartę z więzią. Wsparcie łuczników reanimuje szpiega. I tu mamy taką sztuczkę. Manekin to jest coś sytuacyjna karta, która pozwala jakąś kartę podmienić. I można, że tak powiem, zakosić przeciwnikowi szpiega. To wprawdzie obniżył nasz atak. Ale możemy go zagrać i dobrać dwie kolejne karty. Przeciwnik zagrał Nilfgaardzkiego Łucznika. To jest jedna z najpotężniejszych kart takich niebohaterskich, gdyż ma po prostu 10 ataku, czyli bardzo dużo. I teraz moglibyśmy się taktycznie poddać. Mam przewagę kart i przeciwnik zużył, prawda, róg dowódcy na ten jeden rząd. Możemy też zagrać jakąś kartę jako taką, że tak powiem, może nie zmyłkę, tylko jakby to powiedzieć, żeby grać na zwłokę. Nawet jeśli planujemy się poddać,
zagrania jakiejś karty, po to, żeby zmusić przeciwnika do zagrania kolejnej, żeby w kolejnej turze miał ich mniej, może być mądre. Ja zagram kartę pogody. Może. Tak? To ma sens? Ma to sens. Zagram kartę ulewny deszcz. To nic w tej turze nie robi. Ale przeciwnik musi teraz coś zagrać. Ok? Chcę jakby go zmusić do zużycia większej ilości kart. Przed poddaniem się. Dobrze. Ja klikam pas. Przeciwnik oczywiście spasuje również, gdyż on i tak wygra tą rundę. O, zagrał szpiega. To niedobrze. Jeszcze jednego. Kurwa. I... O... Okej. Okay. Jakbym wiedział, że ma trzech szpiegów w ręce, to bym zrobił inaczej. I tak wygrał. No to niedobrze. Na szczęście nasza ręka jest dosyć dobra. Kurwa. Ale nas załatwił. Ok, więc mamy wsparcie łuczników. Przewracamy na pole bitwy. Ha, też możemy przywrócić sobie szpiega. Co daje nam znowu? Dwie kolejne karty. Niezbyt potężne, ale niech będzie. Mam nadzieję, że po tej potężce widać, jak bardzo szpiegowie są potężni. Emisariusz. Cynthia. Mam dwóch bohaterów, którzy no, w pewnym sensie są tacy sami. 10 ataku. Ten walczy w pierwszym, ten w trzecim rzędzie. Ostatnia runda, więc no, rzucamy wszystko, co mamy na planszę. Bohaterowie są jakby bezpiecznym zagraniem, gdyż nie da się ich atak obniżyć. Okej. Okay. Bezużyteczna natura, czyste niebo. Dobrze, przeciwnik jest pierwszy. Akurat jest dla nas atutem w tej sytuacji. Akurat zagrał kolejnego bohatera. Nie wiem, czy nam wystarczy ataku. Zobaczymy. Mam brygadę. Pas. Dobra. Teraz pożoga pozwala mi zniszczyć tego łucznika. Czemu on spasował z dwoma kartami w ręce? Może ma kartę pożoga, której nie chciał zużyć, bo wtedy zniszczyłby swoją jednostkę. Ale po spasowaniu nie można jeszcze cofnąć. Osiem. Dobrze. Użyję tego w tym rzędzie, da nam to 8 ataku. Bohater jest odporny na ten efekt podwajania ataku, a to wystarczyło. Dobra. No, było trochę trudniej. I widzimy. Ja już tego gościa pokonałem wcześniej. Więc kolejnych kart nie dostałem. No, ale warto z każdym kupcem zagadać. Zobaczyć, czy nie chce pograć. Trzeba zbierać trochę kart do kolekcji, żeby tą talię startową ulepszyć. Niektóre karty, no, na pierwszy rzut oka widać, że są lepsze od tych, które już mamy. Na przykład Albrich, jest gorsza wersja. Cynthia to jest gorsza wersja. Asir to jest gorsza wersja Nilfgaardzkiego Łucznika. Te karty robią dokładnie to samo, prawda? Tylko mają, no, odpowiednio mniej ataku jedna od drugiej. Więc no, nie ma żadnego sensu, żeby tą kartę trzymać w talii, mając taką. Ta karta ma jeden ataku, ale ma zdolność medyk, czyli efektywnie dobiera nam kolejną kartę. I tak dalej, i tak dalej.
jeśli mam jakichś szpiegów, to w przypadku szpiegów im mniejszy atak, tym lepszy. No i to chyba tyle. Resztę po prostu można sprawdzić w praktyce. Mi się bardzo to rozgrywka podoba i niebawem spróbuję po prostu zmierzyć się w tym turnieju o wysokie stawki. Zobaczymy, zobaczymy, co tam będzie można wygrać. Jak turniej będą przeciwnicy. No to na razie.